nasze święto i wasze święto. Cieszymy się, że możemy spędzić ten dzień wspólnie. Witamy serdecznie w imieniu wszystkich trzech centrów, raz jeszcze powtórzę. Jest nam niezmiernie miło widzieć pełną salę w dniu dzisiejszym. Świętujmy, bo wolontariat to dobra sprawa. Dzień wolontariusza to takie święto, które łączy przede wszystkim, bo jest nas tutaj trzech organizatorów, trzy centra wolontariatu. I przede wszystkim to takie święto, to taki wyjątkowy dzień w roku, kiedy możemy powiedzieć wszystkim wolontariuszom dziękuję. I w ogóle to słowo powinno dzisiaj wybrzmiewać jeszcze bardziej, także ja z tego miejsca wszystkim wolontariuszom bardzo dziękuję i życzę wam wszystkiego najlepszego w dniu waszego święta. Czasami mogą się wydawać mało, prozaiczne, ale wkładacie w to wielkie serce. Za to po prostu wam dzisiaj serdecznie chcemy podziękować. Dziękuję. Teraz na nazwiska Laura. Was, jak nas jest wielu. Dziękuję wam za to, że temu świętu nadajecie taki właśnie wymiar. Wymiar wspólnotowy. Że chcecie być dziś razem, pokazując, że w tej wielości waszych działań, które podejmujecie, jest sens i że to wszystko tworzy naszą rzeczywistość. Bogatszą dzięki temu właśnie, czego się wszyscy podejmujecie na co dzień. Dziś tutaj nikt nie stopniuje. Dziś nikt nie wycenia tego, co w waszej działalności jest ważniejsze albo mniej ważne. Są tu ci, którzy na co dzień siedzą obok łóżka terminalnie chorych. Są też ci, którzy ślęczą razem z dzieciakami nad zeszytami, żeby odrobić z nimi lekcje. Są wreszcie ci, dla których bardzo ważne jest to nasze środowisko, fauna i flora, i pracują, aby to przetrwało, także dla następnych pokoleń. Praca i zaangażowanie każdego z was jest jednakowo ważne, bo czynicie to z serca. Zawsze podkreślam, że to największa wartość bycia wolontariuszem. Otwarcie serca na otaczającą rzeczywistość.